Nie wiem, jak mnie będzie widać, bo w sumie teraz nagrywam tylko z telefonów. Słuchajcie, muszę wymienić tutaj maszynkę tylnej przerzutki w tym rowerze, bo to jest rower mojego syna i no, nastąpiła awaria. Muszę wymienić. Potraktujcie ten film mocno humorystycznie, z żartem. Po co to zrobiłem? No zrobiłem to po to, bo nie mam takiego stojaka, muszę sobie taki stojak kupić. Tutaj ze względu na to właśnie, że trzeba coś takiego ogarnąć, ogarnąłem. Potrzeba matką wynalazków. Nie zawsze potrzebujemy mieć jakieś super przyrządy, nie wiadomo co. Tak jak widzieliście, nieudolnie, bo nieudolnie na szybko piłka do metalu czy piłka do drewna, piła do drewna nada się. Dosłownie dwie śrubki, dwa wkręty, nie czarne, złote. Broń Boże czarne, bo za czarne będzie hejt, za złote już nie ma hejtu. Kawałeczek deski z odpadu, kawałeczek kantówki z odpadu. Tutaj należy zmierzyć wysokość, 35 cm na wysokość, żeby opona się uniosła, żeby nie tarła nam tutaj po podstawie. Jeżeli będzie mi się to gibać na boki, a będę to robił na stole, bo lepiej to robić na stole niż gdzieś tam na kolanach, przykręcę sobie to tutaj ściskiem stolarskim, sprawa załatwiona. Zobaczcie, jak rowery łączą się z drewnem. Łączmy się! Przyrząd ogarnięty, rower już też mam zrobiony. Jedynie czego nie przewidziałem, to tego, że nie idzie na nim do końca w tej pozycji, żeby rower stał bardzo stabilnie, żeby wyregulować tylne przerzutki. Ale na to też jest sposób, przekładamy po prostu ramę. Tu i sprawę mamy załatwioną. I przerzutki idą. Ogólnie tutaj jeszcze warczy przedni automat, ale to się ogarnie. Także to by było na tyle. Weźcie odcinek sobie mocno humorystycznie. Może się akurat nie komuś przyda. Wyciąć coś na szybko, skręcić trzy deski dwoma wkrętami, złotymi, nie czarnymi. Nara. Okay. I sprawa załatwiona.